zrobiłbym czegoś takiego. Twierdzi, że walka musi być przerwana, bo tak boli cię oka, a potem podbiega do Mateusza i znowu zaczyna się próbować z nim przepychać. Potem podchodzi do mojego przyjaciela i znikąd, kiedy Borys ma rozłożone ręce, a ten znienacka popycha go i robi taką minę, jakby chciał mu zaraz sieknąć na szczękę, no to niestety, ale jestem wychowany tak, że to ja sieknę go pierwszy na szczękę, zanim on sieknie mojego kolegę. Nie widzę w tym nic jakby dobrego, ale też uważam, że nie mogłem zachować się inaczej. Może mogłem, ale cała wcześniejsza sytuacja nie pozwoliła na to. Zostałbym zaskoczony przez normalna, znaczy zostałem zaskoczony przez normalna parka, ale nie zdążył się nawet rozwinąć, bo Marcin Bilmacz zastopował tą całą akcję. No ale no co, jest to dziwna sprawa, bo według mnie ktoś, kto nie może dalej walczyć i ma problemy ze wzrokiem, to na pewno się nie pruje, nie przychodzi, nie rzuca się, nie krzyczy, tylko chwyta się za oko i próbuje jakoś dojść do siebie. On się zachował jak baba, no typowa baba, miał siłę krzyczeć, wąk tego, nie podejść do nas, odepchać Borysa Mańkowskiego, a nie miał siły walczyć dalej, no to jest jakaś kpina, no. Nie zasługuje na nic. On zasługuje na, że tak powiem, brzydko w pod hotelem.